To już definitywny koniec ciepłowni Centrum przy dworcu PKS w Suwałkach. Miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od dawna zapowiadało likwidację wyeksploatowanej jednostki. Obiekt praktycznie już nie pracował. Komin przy PKS-ie dymił jedynie sporadycznie, aby zużyć resztę składowanego przy dworcu paliwa. Teraz PEC przygotowuje dokumentację potrzebną do likwidacji. W przyszłym roku ciepłownia zostanie rozebrana, a komin zdemontowany, mówi Tadeusz Szaciło, prezes PEC-u. Przygotowujemy stronę, że tak powiem, papierową całej procedury, ponieważ nasza produkcja jest produkcją koncesjonowaną, w związku z czym jesteśmy w obowiązku poddać się pewnym regułom ustalonym przez Urząd Regulacji Energetycznej, a wiąże się to przede wszystkim z wyrejestrowaniem zainstalowanych tam kotłów w Urzędzie Dozoru Technicznego. To się wiąże ze zmianą pozwolenia zintegrowanego. No i oczywiście w ostatecznym rezultacie odbędzie się fizyczna likwidacja tego obiektu. Myślę, że w przyszłym roku to nastąpi. Szaciło zapewnia, że likwidacja nie będzie miała żadnego wpływu ani na zatrudnienie w PEC-u, ani na dostawy ciepła. Na działalność przedsiębiorstwa ta likwidacja wpływu nie będzie miała, ani na zatrudnienie, ani też na bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla mieszkańców. Także my już do tego procesu praktycznie przygotowujemy się od dłuższego czasu. Praktycznie ta ciepłownia już od 3 lat produkcję ma naprawdę znikomą. Po rozbiórce obiektu działka, na której znajduje się ciepłownia, trafi na sprzedaż, a uzyskane w ten sposób pieniądze PEC przeznaczy na zakup nowego kotła na węgiel i biomasę. Będziemy mieli jakiś dodatkowy wpływ pieniądza, ale na pewno go przeznaczymy na cele inwestycyjne, ponieważ tak czy inaczej przymierzamy się do budowy dodatkowego kotła w ciepłowni Centrum. Już w tej chwili mamy rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę dokumentacji i do końca roku będziemy mieli już jasność, co będziemy w ciepłowni głównej budowali.